kilka dni temu przyjechał do ciebie na mecz w Lizbonie z Benficą i no, wysnuł jakby taki pomysł, że da ci wolne, jeśli Polska wygra z Andorą pierwsze spotkanie. Ja powiem szczerze, że dużo rzeczy w ostatnim czasie zostało powiedzianych i nie do końca prawdziwych. Oczywiście mogę tak potwierdzić, że przed zgrupowaniem było ustalone, że w przypadku wygranych z Andorą i zagwarantowaniu sobie play-offów nie będę brany pod uwagę przy drugim meczu, więc tak wygląda sytuacja. Inne rzeczy, które też wokół tego się dzieją, czy tak naprawdę dużo bzdurnych rzeczy, czy jakaś sesja dodatkowo niewłożona, ekstra sesji dla France Football tak samo, więc pod tym względem mi się wydaje, że to wszystko zostało wyjaśnione i nie ma co dalej nad tym się głowić. Czyli co, nie było żadnego fotoreportera z France Football specjalnie umówionego? Nie, ja żadnej sesji dodatkowej nie miałem, a poza tym też w czasie wolnym, z drugiej strony też jeśli mam czas wolny, to chyba mogę robić rzeczy, na które mogę robić. Czy kadra dokładnie wiedziała, jaki jest system na rozstawienia w tych playoffach, jak to wygląda matematycznie? Bo no, też ukazał się taki fragmencik twojej rozmowy z Kubą Kwiatkowskim na Łączy nas Piłka i to gdzieś znowu poruszyło polskiego kibica. Mi się wydaje, że już ja tak naprawdę na ten temat nie ma co chyba dalej rozciągać. Można żałować oczywiście, że w meczu z Austrią, w meczu z Węgrami przegraliśmy, bo tu jest chyba taki najcięższy punkt tego, że tego remisu przynajmniej nie było i tutaj trzeba się zastanowić oczywiście teraz jak to zrobić, żeby w tych barażach grać dalej, bo pamiętajmy, że są dwa mecze, miejmy nadzieję, że ten pierwszy oczywiście przy odrobinie szczęścia przy losowaniu będziemy w stanie zagrać finale, a później już zobaczymy, co się będzie działo, więc możemy się skupić na tym i teraz tylko i wyłącznie na tym się przygotować.